Na zachodzie bez zmian Główne postacie Paul Baumer to młody żołnierz, któremu wyjawia się cała prawda wojny. Inne postaci Albert Krop, Müller, Lir, Franz Kemmerich, Josef Bem to koledzy z klasy Paula, którzy wszyscy razem poszli na front, trafiając do jednej kampanii. Stanisław Kaczyński jest kolegą Paula, zręcznym i przebiegłym czterdziestolatkiem. Tiaden, Hai, Deteryn to przyjaciele Paula, których poznał w wojsku. Kantorek jest wychowawcą Paula i jego kolegów z klasy, głównym agitatorem wojskowym wśród młodzieży. Himmler to kaprał, despotyczny dowódca oddziału, w którym Paul i jego towarzysze przeszli szkolenie wojskowe. Historia opowiedziana jest z perspektywy młodego niemieckiego żołnierza Paula Baumera. Wraz ze szkolnymi kolegami, Albertem Kroppem, Mullerem i Lirem, odpoczywa 9 kilometrów od linii frontu. Przeżyli niebezpieczny ostrzał ciężkiej angielskiej artylerii, po którym zginęła połowa ich kompanii. Teraz jedzą do syta, śpią, grają w karty, cieszą się chwilą wytchnienia. Z takiej odległości front słychać bardzo słabo, jak odległą burzę z piorunami. Przyjaciele otrzymują list od swojego nauczyciela kantorka. To pod jego kierownictwem cała klasa poszła do okręgowej administracji wojskowej, aby zapisać się jako ochotnicy na front. Tylko jeden chłopak z całej klasy, dobroduszny grubas Josef Bem, nie chciał iść na wojnę i to on padł jej pierwszą ofiarą. Po śmierci kolegi z klasy, chłopaki na zawsze zmienili swój zwykły światopogląd. O ile wcześniej uznawali autorytet ludzi podobnych do Kantorka, to teraz zdawali sobie sprawę, że tacy tylko umieli pięknie mówić. Przyjaciele idą do szpitala polowego, w którym jest leczony ich przyjaciel Kemmerich. Kemmerich skarży się na straszny ból w stopie, którą wczoraj amputowano. Facet wygląda bardzo źle i dla wszystkich staje się jasne, że on nie opuści już tego oddziału. Rozdział drugi. Bohater zastanawia się nad wpływem, jaki wojna wywarła na młodych żołnierzy. Ich dawne życie nagle się skończyło i oni już nie mieli na to żadnego wpływu. W przeciwieństwie do osób starszych nie mają zawodu, żon, dzieci. Poza szkołą i frywolnymi hobby, dwudziestoletni młodzieńcy nie mieli jeszcze czasu, by cokolwiek przeżyć. Bohater wspomina, jak przez 10 tygodni uczono ich jak walczyć i w tym czasie zdołali ich reedukować dokładniej niż przez 10 lat szkolnych. Całodobowe szkolenie sprawiało, że byli bezduszni i bezwzględni, ale to właśnie te cechy były dla nich najbardziej przydatne w okopach. Jedyną dobrą rzeczą, Jaką przyniosła wojna, jest poczucie koleżeństwa. Kemmerich umiera na oczach Paula, który próbuje go trochę pocieszyć. Przed śmiercią Kemmerich prosi o przekazanie nowych butów Mullerowi. Rozdział trzeci. Do ich kompanii przybywają nowi ochotnicy. Większość z nich to starsze osoby, ale są wśród nich także bardzo młodzi chłopcy, młodsi od Paula i jego kolegów z klasy. Kaczyński oferuje nowo przybyłym fasole i daje do zrozumienia, że następnym razem będą musieli za nią zapłacić papierosami lub tytoniem. Kaczyński jest typowym łotrem, ale dobrze się z nim przyjaźnić, w razie potrzeby jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki dostaje jedzenie, drewno opałowe i wszystko czego potrzebujesz. Rozdział czwarty. Przyjaciele idą na linię frontu do robót saperskich. Front jest niespokojny, wyraźnie słychać strzały. Po kilku godzinach ciężkiej pracy żołnierze kładą się na krótką drzemkę. Wkrótce zaczyna się ostrzał, w przerwach między wybuchami pocisków słychać czyjeś krzyki. Brytyjczycy rozpoczynają atak gazowy. Wszystkie myśli o jednym: czy maska jest szczelna. Śmierć z powodu zatrucia gazem jest bolesna, w ciągu kilku dni ofiary umierają z powodu uduszenia i wymiotów, kaszląc kawałkami spalonych płuc. Rozdział piąty. W koszarach przyjaciele marzą o tym, co będą robić po zakończeniu wojny? Kai chce najpierw znaleźć kobietę, a potem pozostać w wieloletniej służbie jako podoficer. Tiaden planuje pobić Himmelstossa, niesamowicie okrutnego kaprala, który szydził z przyjaciół w koszarach. Wkrótce taki przypadek się dla niego pojawi. Tiaden przychodzi z pomocą krótpowi, a za zakłócenie spokoju przyjaciele otrzymują dzień aresztowania. Tymczasem Kaczyńskiemu i Paulowi udaje się ukraść gęś, koledzy przygotowują pieczeń i częstują nią swoich aresztowanych towarzyszy. Rozdział szósty. Szczególnie niebezpieczne na froncie są tak zwane szczury trupie, duże, paskudne, z pyskami bez wąsów i długimi gołymi ogonami. Szczury gryzą żołnierski chleb, ale nikt go nie wyrzuca, tylko odcinają obgryzione miejsca. Te szczury są tak odważne, że atakują nawet psy i koty. Są organizowane zasadzki na nich, ale to jest bezskuteczne. Rozdział siódmy. Bohater mówi o tym, jak wojna zmienia preferencje człowieka. Prawdziwym szczęściem żołnierza jest smaczne jedzenie i odpoczynek. Człowiek przyzwyczaje się do wszystkiego, nawet do okopu. Na pierwszej linii ludzie stają się zwierzętami, bo to jedyny sposób na przetrwanie. A w czasie wypoczynku zamieniają się w głupków i leniuchów. Taka metamorfoza następuje wbrew woli. Uczucia, które ozdabiają człowieka w czasie pokoju, są niewłaściwe i fałszywe na wojnie. Po bitwie otrzymuje dwa tygodnie urlopu, na koniec którego powinien iść na szkolenia w jednym z tylnych obozów. Kiedy spotyka się z rodziną, nie może powstrzymać łez. Młody mężczyzna dowiaduje się, że jego matka ma raka. Ojciec zaczyna szczegółowo wypytywać Paula o wojnę. Jest bardzo dumny ze swojego bohaterskiego syna. Facetowi bardzo trudno jest opuścić dom ojca, żałuje, że dostał urlop. Rozdział ósmy. Bohater przybywa do obozu, gdzie codziennie odbywają się ćwiczenia wojskowe. W pobliżu znajduje się obóz jeńców rosyjskich. Paul ze smutkiem patrzy, jak błagają o coś do jedzenia. Współczuje dobrodusznym chłopom cierpiącym na krwawą biegunkę. Rozumie, że Rosjanie i Niemcy stali się wrogami na czyjeś rozkazy i równie dobrze mogli być przyjaciółmi. On boi się kontynuować tę myśl. Rozdziały dziewiąty i dziesiąty. Wracając na front, odnajduje wszystkich swoich przyjaciół, oni jeszcze żyją. Wkrótce trafiają na linię frontu. Po urlopie bohater cały czas jest jakoś zawstydzony przed towarzyszami i zgłasza się na rekonesans. Ukrywając się w głębokim leju, utworzonym po wybuchu pocisku artyleryjskiego, udaje martwego. Wkrótce czyjeś ciało wpada do leja, a on bez zastanowienia wbija w niego nóż. Opamiętując się, opatruje rany rannego Francuza, daje mu wodę, ale Francuz umiera. Paulowi bardzo trudno jest pogodzić się ze śmiercią. Wieczorem wraca do przyjaciół. Wkrótce dostają rozkaz pilnować zapasy żywności dla oficerów w pobliskiej wiosce. Jedzą dosyta i cieszą się spokojem, ale po trzech tygodniach szczęście się kończy. Podczas odwrotu Paul i Krop zostają ranni. Bohater jest bardzo przerażony. W szpitalu polowym lekarze bez wahania amputują rannym ręce i nogi. Lekarz wyciąga metalowy odłamek z nogi Paula. Przyjaciołom udaje się zorganizować powrót do domu w tym samym pociągu. Albert ma gorączkę i go chcą wysadzić na pierwszej stacji. Paul postanawia nie pozostawiać przyjaciela samego i razem trafiają do szpitala katolickiego klasztoru. Lekarze muszą amputować Albertowi nogę, w rozpaczy on jest gotów się zastrzelić. Kość Paula długo nie chce zrastać się, ale po trochu zaczyna chodzić. Po skończeniu zabiegów otrzymuje krótki urlop, po czym ponownie udaje się na front. Kolega Paula, de został złapany przez żandarmów, kiedy pod wpływem ostrego ataku tęsknoty za domem uciekł. Müller zostaje zabity przez flarę, lir od śmiertelnej rany w udzie. Paul umiera jako ostatni ze wszystkich kolegów z klasy, w jeden z tych dni kiedy na całym froncie było tak cicho i spokojnie, że raporty wojskowe zawierały tylko jedno zdanie na zachodzie bez zmian.